z Ewangelii świętego Jana. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby jeszcze głowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. To jest ostatnie zdanie Ewangelii według świętego Jana. Przypomina, że tajemnica Chrystusa przekracza nasze zdolności i możliwości jej zrozumienia oraz ogarnięcia jej naszym umysłem. To ogromne bogactwo treści, którego nie da się wyczerpać. Jak mówił papież Paweł VI, kiedy zaczynamy interesować się Jezusem, nie możemy przestać tego robić. Zawsze pozostaje coś, czego można się dowiedzieć, co można powiedzieć. Zostaje to, co najważniejsze. My każdym naszym rozważaniem tajemnicy Chrystusa, codziennym zatrzymaniem się przy Panu, wchodzimy w całe bogactwo Jego osoby. Odkrywamy, jak On nas inspiruje, jak On zmienia nasze myślenie o sobie samych, o świecie. Taka jest moc Ewangelii. Wiara nasza to oparcie się na Panu, który jest z nami, przychodzi do nas w swoim Słowie, w sakramentach świętych. Maryja pomaga nam zbliżać się do jej Syna. Uczy rozważać w sercu Jego słowa, Jego gesty, Jego czyny. Różaniec jest drogą z Maryją, drogą podążania za Jezusem. Mamy ten niezwykły przywilej, łaskę wiary, gdzie Pan nas umacnia, dodaje sił, przeprowadza na drugi brzeg. Dziękujmy za Bożą opatrzność obecną w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.